Cześć, witajcie. Dziś w Paryżu odbyła się europejska premiera smartfonów serii Honor 90. Tak naprawdę po prostu poznaliśmy ich ceny na rynki europejskie. I oto już przed nami premierowy Honor 90. Ma on 6,7-calowy wyświetlacz w technologii OLED, o rozdzielczości trochę ponad Full HD, bo 1200x2664 piksele, oraz częstotliwości odświeżania obrazu 120 Hz. Ekran oferuje 10-bitowe kolory, a do tego ma jeszcze otworek na 50-megapikselowy, bardzo porządny aparat do selfie, ale o przysłonie 2.4. Główny aparat fotograficzny ma z kolei matrycę 200 megapikseli i optyczną stabilizację obrazu oraz przysłonę 1.9. Wspierają go jeszcze dwa aparaty. 12-megapikselowy szerokokątny z przysłoną 2.2 i dwumegowy rozmywacz tła. Sercem smartfonu jest natomiast procesor Qualcomm Snapdragon 7 Plus generacji pierwszej, a zasilanie całości zapewni akumulator o pojemności 5000 mAh, ładujący się z mocą 66 W. Nieco wcześniej, bez większego rozgłosu, na rynki europejskie wkroczył też Honor 90 Lite. To smartfon oparty o procesor MediaTek Dimensity 6020 z 6,7-calowym wyświetlaczem LTPS, o częstotliwości odświeżania obrazu 90 Hz, no i oczywiście rozdzielczości Full HD. W ekranowym otworku tegoż ekranu mamy 16-megowy aparat do selfie z przysłoną 2.45, natomiast z tyłu mamy aparat o rozdzielczości 100 megapikseli z przysłoną 1.9. Towarzyszą mu jeszcze dwa aparaciki, piąteczka szerokokątna z przysłoną 2.2 i dwójka do makro, a wszystko to zasila akumulator o pojemności 4500 mAh, ładujący się z mocą 22,5 W. Po szczegółowe informacje na temat dostępnych wariantów pamięciowych oraz cennika zapraszam Was do opisu tegoż filmu i dziękuję Wam oczywiście za oglądanie, zapraszając na kolejne filmiki. Do zobaczenia, serwus.